Znajdź nachylenie prostej przechodzącej przez punkty o współrzędnych 4, 2 i -3, 16. No to przypomnijmy sobie, co to jest nachylenie prostej. Nachylenie to jest taki parametr, taka liczba, czasami zwana współczynnikiem kierunkowym prostej, i ona jest znana takim wzorem, że to jest stosunek delta y, czyli zmiany y, przyrostu y do delta x, przyrostu x, czyli zmiany x. No, i ten współczynnik kierunkowy często oznacza się literką A, wtedy kiedy przedstawiamy funkcję liniową w postaci A razy x plus b. To jest właśnie ten współczynnik kierunkowy. No, i wtedy, kiedy mamy dwa punkty o współrzędnych x1, y1 i x2, y2, czyli to jest mój punkt początkowy, to jest punkt końcowy, no to wtedy to nachylenie jest dane takim wzorem, że w liczniku mamy różnicę y od końcowej wartości y odejmujemy początkową, a w mianowniku różnicę x, czyli od końcowej wartości x, x2 odejmujemy początkową x1. No i teraz można się zastanawiać, który z tych punktów to jest początkowy, który to jest końcowy. No ale jak się okazuje, to jest wszystko jedno. I zaraz się o tym przekonamy. Ja zrobię to właśnie może w ten sposób, że Wezmę te punkty raz w jednej kolejności, raz w drugiej i obliczę nachylenie prostej przechodzącej przez te dwa punkty. I zobaczymy, że za każdym razem wyjdzie to samo. Czyli za pierwszym razem weźmiemy jako punkt początkowy, jako początek weźmiemy, punkt o współrzędnych 4 i 2. A ten drugi weźmiemy jako punkt końcowy. To będzie mój punkt końcowy, punkt o współrzędnych minus 3. I 16. No dobrze, no to zobaczmy. O ile się zmienia tutaj licznik, czyli y. Ile jest równe delta y w tym wypadku? No widzimy, że na końcu y jest równy 16. Współrzęda y2 jest równa 16. A współrzęda y1 jest równa 2. Czyli odejmujemy 2 i mamy 14. No widzimy od 2 do 16, czyli y zmienił się o 14 jednostek, a o ile zmienił się x tutaj, czyli ile będzie równe delta X w tym wypadku. Delta X, to znowu od końcowej wartości, czyli od minus 3, odejmuje początkową wartość, czyli minus 4, minus 3, odjąć 4, no i dostaje minus 7. No i to widać, jak wartość zmienia się z 4 na minus 3. Znaczy, że zmalała o 7 jednostek. Dlatego delta x jest równe minus 7. No i możemy teraz podzielić jedno przez drugie w tym wypadku, czyli ile będzie dla tego sposobu liczenia równe delta y, podzielone przez delta x. I dostaniemy, ile będzie, równy, ile będzie równe to nachylenie. No delta y jest równe 14. Delta x jest równe minus 7. No to jak się to podzieli, no to dostajemy minus 2. Czyli nachylenie tej prostej jest równe minus 2. Współczynnik kierunkowy tej prostej będzie równy minus 2. No to teraz, tak jak mówiłem, zobaczmy, że jak zamienimy kolejnością te punkty, to dostaniemy ten sam stosunek. Czyli teraz jako punkt początkowy weźmiemy ten punkt o współrzędnych minus 3 i 16. To będzie punkt początkowy. A jako końcowy weźmiemy punkt o współrzędnych 4 i 2. No i zobaczmy, ile teraz będzie równe delta x i delta y. Może zaczniemy tym razem od delta x. Czyli delta x w tym wypadku, no to od współrzędnej x końcowej, czyli od czwórki, odejmuję współrzędną początkową, czyli minus 3. Odjąć minus 3, no to co dostanę? 4 odjąć minus 3 to jest 4 dodać 3, czyli 7. No, jak z minus 3... Dochodzę do 4, to znaczy, że x wzrósł o 7 jednostek, czyli delta x jest równe 7. No dobrze, ile będzie delta y w tym wypadku? Delta y w tym wypadku będzie równe. Od współrzędnej y końca, czyli od 2, odejmuję współrzędną y początku, czyli 16, i dostaje minus 14. No jak y zmienia się z 16 na 2, to znaczy, że zmalał o 14, dlatego delta y jest równe minus 14. No i możemy obliczyć teraz stosunek tych dwóch przyrostów. Delta Y podzielone przez delta X. No i to w tym wypadku będzie równe ile? Delta Y jest równe minus 14, a delta X jest równe 7. No jak to podzielimy? No to znowu dostajemy minus 2. My widzimy, że po prostu oba te przyrosty zmieniły znak. Jak zamieniliśmy kolejność tych punktów, to oba przyrosty zmieniły znak na przeciwny no i w konsekwencji stosunek pozostał ten sam, bo skoro tutaj zmienił się znak licznika i zmienił się znak mianownika, no to stosunek tych dwóch liczb pozostał bez zmian. No i teraz na koniec możemy jeszcze sobie zilustrować to zadanie wykresem. Narysuję tę prostą żeby zobaczyć jak wygląda, co to znaczy, że mamy nachylenie równe minus 2. Czyli tutaj będzie moja oś X. Oś Y zrobię sobie taką długą, dlatego, że tam będę musiał aż do 16 dojechać. Tak, to na Y jest 16. No i zaznaczmy te punkty. Ten punkt zaznaczony tutaj, napisany na zielono, to ma współrzędne 4. 1, 2, 3, 4 i 2. 1, 2. Czyli ten punkt będzie tutaj. Właśnie wziąłem małą jednostkę po to, żeby... Zmieściło mi się to 16 później. Mam nadzieję, że się zmieści. No i ten punkt ma współrzędne minus 3. 1, 2, 3 w lewo i 16 do góry. To jest 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Czyli ten punkt znajdzie się tutaj na moim wykresie. Tu jest punkt o współrzędnych minus 3 i 16. No i teraz. Narysuję prostą przez te punkty, czyli startuję stąd. No i ta prosta ma przejść przez ten drugi punkt. Jakbym chciał, to mógłbym ją tutaj też przedłużyć w drugą stronę. Oczywiście prosta jest prosta, ona jest nieskończona w obu kierunkach. Czyli tak wygląda prosta o nachyleniu minus 2. No i widzimy, co to znaczy, że nachylenie jest ujemne. To znaczy, że kiedy x rośnie, to y maleje. Ta funkcja liniowa jest po prostu malejąca. No i mogę tutaj zaznaczyć te przyrosty, które obliczyłem wcześniej. Za pierwszym razem, kiedy jako pierwszy wziąłem ten punkt o wspólnych 4 i 2, to mój przyrost delta x to był taki przyrost. Stąd startowałem i przesuwałem się w lewo. Rzeczywiście ten przyrost delta x równy minus 7 jest tutaj ujemny, no bo za zaczynam stąd i przesuwałem się w lewo. Natomiast ten przyrost delta y który mam tutaj, no to on był dodatni, był równy 14. No i stosunek był równy minus 2. Za drugim razem, jak ten punkt wziąłem jako punkt początkowy, no to delta x, zaczynałem stąd, kończyłem tutaj. No i to było moje delta x, i delta x było w tym wypadku dodatnie, równe 7. Za to delta y było ujemna, no bo startowałem z tego poziomu, i jechałem w dół, czyli y tutaj współrzędna y tutaj malała i delta y w tym drugim przypadku była równa minus 14. No tak czy inaczej stosunek tych przyrostów w obu przypadkach był równy minus 2 i tyle jest równe nachylenie tej prostej, tyle jest równy jej współczynnik kierunkowy.